Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Zastanawiam się, jak to jest u Ciebie z przyjmowaniem feedbacku. Bo wykonujesz coś, coś zrobisz, coś na czym Ci zależało i ktoś, kto to zobaczy, kto to usłyszy, mówi Ci, że coś jeszcze powinieneś w tym poprawić, coś zmienić. I fajnie jest, jeżeli używa odpowiednich słów, nie jest to tylko i wyłącznie krytyka i powiedzenie nie podoba mi się i już. Bo jeżeli we właściwy sposób umie Ci przekazać informację zwrotną, to świetnie, bo to też jest ważna umiejętność. Ale jak Ty w ogóle umiesz przyjmować feedback? Czy jesteś w stanie zrozumieć to, że komuś mogło coś się nie spodobać, coś ktoś chciałby w tym poprawić, zmienić, czy zamykasz się na taką ocenę? Odcinasz się od tego, myślisz, że ktoś nie ma racji, ktoś jest złośliwy i chce się po prostu na tobie wyżyć, odreagować. I tutaj oczywiście różne mogą być scenariusze, bo różne są osoby, ale zakładając taki scenariusz, że ktoś w dobrej wierze mówi ci, że coś powinieneś w tym zmienić, poprawić. Czy jesteś w stanie to zaakceptować, czy tak jesteś skupiony na swoim projekcie, na swoim zadaniu, że nie chcesz przyjmować takiej informacji zwrotnej? Jeżeli tak to jest u Ciebie, to myślę, że powinieneś spróbować inaczej trochę na to spojrzeć. Że osoba, która daje Ci taką informację zwrotną, ma na celu ulepszenie tego, poprawę. I jeżeli robi to w sposób przyjazny, wskazujący na to, że rzeczywiście jej na tym zależy, to myślę, że warto wziąć takie słowa pod rozwagę i uwzględnić to w tym swoim zadaniu, czy też projekcie. Inaczej to wygląda, jeżeli osoba chce po prostu złośliwie, bo niekiedy też to tak wygląda, złośliwie mówi, że nie podoba mi się, to nie jest fajne. Wynika to też trochę z jej zazdrości, że ty zrobiłeś coś dobrze, świetnie, a ona zazdrości i nie umie tego okazać w inny sposób, mówiąc, że świetna robota, super, też tak kiedyś chcę to zrobić, tylko w inny sposób do tego podchodzi. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyś ty umiał przyjąć feedback, czy pozytywny, czy negatywny, bo często też nie potrafimy przyjmować tego pozytywnego feedbacku. Ktoś mówi nam, że świetnie to zrobiłeś, super robota, a ty mówisz, nie, no weź przestań, to w ogóle nic nie znaczy, to jest do poprawki, wszystko trzeba zmienić. To dlaczego takiego feedbacku też nie potrafisz przyjąć? I w każdym z tych aspektów przyjmowania feedbacku ważne jest Twoje poczucie wartości. Powinno być na takim niezachwianym poziomie, że zarówno umiesz dostrzec to, że ktoś krytykuje Twój projekt, Twoje zadanie i chce Ci pomóc, też powinieneś umieć przyjąć pozytywne słowa. Wiem, że to nie jest łatwe. Ja przez długi czas się tego uczyłam, żeby na słowa pochwały nie mówić, no weź przestań, to przecież w ogóle nic nie znaczy, że to nie kosztowało mnie to nic pracy. Tylko powiedzieć dziękuję. I jedna rzecz mnie zastanawia. Kiedy odpowiadam teraz po prostu dziękuję, albo też tak czuję, też tak myślę, to jest najpierw zdziwienie tej drugiej osoby, że ja nie neguję swoich umiejętności, swoich projektów, swoich zadań, tylko dziękuję. Bo jednak w społeczeństwie jest takie przyzwyczajenie, że negujemy to, co zrobiliśmy. Nie umiemy sami tego docenić. To dlaczego oczekujemy od innych, żeby chwalili nasze rzeczy, jeżeli sami tego nie potrafimy? Spróbuj przy następnej okazji, kiedy ktoś pochwali Twój projekt, to, co zrobiłeś, co dokonałeś, powiedzieć po prostu dziękuję. I w drugą stronę, jeżeli ktoś skrytykuje Twój projekt, tak po prostu, bez żadnego uzasadnienia, bez wskazania konkretów, co według tej osoby powinno być poprawione i dlaczego, to dopytaj się jej właśnie, z jakich powodów. A jeżeli nie będzie umiała tego uzasadnić w żaden sposób, to zostaw to. Nie bierz tego pod uwagę, nie bierz pod uwagę opinii tej osoby. Bo być może jest tak, że chciałaby dokonać takich samych rzeczy jak ty i na ten moment łatwiej jest jej skrytykować, niż powiedzieć i poprosić o pomoc, o wskazówki, jak to może też dokonać. Więc pierwsze zadanie. Naucz się przyjmować feedback. Zwykłe,
Słowo dziękuję wystarczy. Spróbuj, jak się będziesz z tym czuć. Początkowo myślę, że trochę nieswojo, dziwnie, bo nagle nie tłumaczysz się ze swoich osiągnięć, tylko po prostu dziękujesz, przytakujesz tej osobie. A dwa, nie przejmuj się tym, co mówią inni, ale inni, którzy nie potrafią tego uzasadnić, bo jeżeli ktoś potrafi coś uzasadnić i wskazuje ci konkretne rzeczy, to weź pod uwagę, bo być może warto coś zmienić. Więc do dzieła, trzymam kciuki. Cześć!